Dzisiaj bardzo ważna informacja i myślę ważne wydarzenie dla mieszkańców Radomska i tych, którzy podróżują drogą krajową 91 przez Radomsko. Mianowicie rozpoczyna się modernizacja dwukilometrowego odcinka tej trasy od ronda, które po północnej stronie rozpoczyna obwodnicę, jest początkiem obwodnicy do ulicy Witosa. Będą się tu działy, no, powiedzmy, trzy rzeczy jednocześnie. Czyli my w ramach modernizacji będziemy budowali tutaj kanał technologiczny, będziemy budowali ścieżkę rowerową i chodnik i ciąg pieszo-rowerowy. Powstanie też oświetlenie, no to jest po stronie miasta, natomiast będzie to robił nasz wykonawca, czyli to już jest ten drugi element. A również miasto będzie budowało w tym samym czasie równolegle, także ten czas będzie wykorzystany, kanalizację sanitarną. I to są te trzy bardzo ważne rzeczy. Oczywiście będzie skutkowało to tym, że odcinek ten 1800 metrów musi zostać wyłączony na czas tych robót z użytkowania. W tej chwili już jesteśmy po objeździe trasą wskazaną do ominięcia tego, czyli objazd poprowadzi obwodnicą i drogą krajową 42, no i przez czas prowadzonych robót kierowcy będą musieli z tego objazdu korzystać. Oczywiście mieszkańcy tego odcinka będą mogli dojechać do swoich domów, do swoich posesji, dojazd będzie utrzymany, jak również na trasie tej inwestycji będzie utrzymany ruch komunikacji miejskiej, czyli komunikacja zbiorowa będzie tędy jeździła bez zmian. Pierwszy etap prac, czyli tych, które są związanych z pracami ziemnymi, czyli wszystkie te instalacje, odwodnienie, powinien się zakończyć do marca przyszłego roku, a w marcu ruszyć kolejny etap, ten drugi, który między innymi będzie skutkował wybudowaniem chodnika. Chodnik będzie po prawej stronie, jadąc w kierunku centrum miasta, czyli z północy na południe. Natomiast ciąg pieszo-rowerowy szerszy będzie po lewej stronie, czyli po stronie wschodniej. Tutaj oczywiście też apel o ostrożność, o rozwagę, jak również apelujemy do tego, że kierowcy, którzy na przykład często pokonują trasę Kamieńsk-Radomsko, żeby raczej korzystali z autostrady. Będzie nieco dalej, ale natomiast bez wątpienia ten odcinek przejedziemy szybciej i sprawniej, no bo tu będzie to z pewnością skutkowało pewnymi uciążliwościami. Na wyłączonym odcinku drogi, na tym zamkniętym odcinku, dojazd będzie możliwy tylko do posesji i do firm. Będzie też jeździła komunikacja miejska, natomiast wszystkie pozostałe osoby powinny kierować się na objazdy. To ma szczególnie zapewnić bezpieczeństwo na tym właśnie wyłączonym odcinku. Naszym zadaniem będzie dbałość o to, żeby nieodpowiednie osoby na ten odcinek nie wjeżdżały. Oczywiście w pierwszej kolejności będziemy zwracać uwagę tylko kierującym, żeby stosowali się do nowej organizacji ruchu, co jest bardzo ważne. Jeśli nie będą się stosować do tej organizacji ruchu, będziemy nakładać mandaty.